podatek bankowy jest to podatek, który będą płaciły nie tylko banki, ale również wiele innych instytucji finansowych, takie jak ubezpieczyciele, jak firmy pożyczkowe. Natomiast jeżeli mówimy już konkretnie o bankach, to ten podatek będą płacili nie tylko kredytobiorcy, chociaż bezpośrednio oczywiście on na kredyty nie może wpłynąć, bo to nawet w ustawie jest zapisane, że z racji podatku bankowego koszty usług bankowych nie mogą wzrosnąć. Natomiast koszty tego podatku w sposób pośredni będą płacili nie tylko kredytobiorcy, ale również osoby, które są klientami banku, po prostu mają konto, mają depozyty zgromadzone w banku. W przypadku kredytobiorców tutaj możemy oczekiwać wzrostu podwyższenia marż kredytowych dla nowych kredytów. Tutaj trzeba uspokoić starych kredytobiorców, dotychczasowych kredytobiorców, że dla nich koszty kredytu nie wzrosną, bo umowy kredytowe, no po prostu one muszą być dotrzymane, nie mogą się zmienić, więc tutaj koszty kredytu nie wzrosną. Natomiast nowi kredytobiorcy muszą oczekiwać wzrostu marż kredytowych. To, co już obserwujemy od kilku tygodni, wiele banków podwyższyło marże. Natomiast również wzrostu kosztu usług bankowych muszą oczekiwać także osoby, które korzystają z konta, korzystają z karty kredytowej, bo banki, żeby zapłacić ten podatek bankowy, muszą poszukiwać dodatkowych przychodów, więc tutaj te inne usługi bankowe również, koszt tych usług również wzrośnie. Może nie zawsze będzie to takie bezpośrednie podwyższenie marży, ale tutaj musimy patrzeć też, czy jakieś opłaty za konto, ale musimy tutaj patrzeć również na to, że banki mogą na przykład zaostrzyć kryteria, spełnienie których zwalniało nas z opłaty, na przykład za prowadzenie konta czy wydanie karty kredytowej. Do tej pory w przypadku karty kredytowej na przykład bank zwalniał nas z opłaty, jeżeli w danym miesiącu wykonaliśmy na przykład 5 transakcji bezgotówkowych daną kartą kredytową. W tym momencie bank może podwyższyć ten limit do 10 transakcji bezgotówkowych, więc tutaj sam koszt opłaty za kartę kredytową czy za konto może nie wzrosnąć, ale te warunki zwolnienia nas z tej opłaty mogą być bardziej restrykcyjne. Więc tutaj koszty tego podatku bankowego bezpośrednio oczywiście ustawa zakazuje, że bezpośrednio nie mogą być przerzucone na kredytobiorców, na klientów banku. Natomiast no możemy oczekiwać i musimy właściwie oczekiwać, że wzrosną koszty nowych kredytów i koszty innych usług bankowych również będą rosły. Zgodnie z oczekiwaniami banki, przedstawiciele banków w ankiecie NBP zadeklarowali zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów, szczególnie kredytów mieszkaniowych, kredytów hipotecznych. To dotyczy tych wymogów, zaostrzenia tych wymogów proceduralnych, ale również i wzrostu kosztów kredytu. Jednocześnie no, ta ankieta potwierdziła, że w czwartym kwartale ubiegłego roku rzeczywiście marże również wzrosły, kryteria przyznawania kredytów zostały zaostrzone. To jest ta podstawowa, najważniejsza zmiana, jaka na rynku kredytowym nam się szykuje, czyli zaostrzenie tutaj tych kryteriów dla kredytów mieszkaniowych. W przypadku kredytów firmowych również banki oczekują pewnego niewielkiego, co prawda, ale jednak również zaostrzenia kryteriów. Natomiast sytuacja na rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów gotówkowych powinna w najbliższym kwartale pozostać stabilna na dotychczasowym poziomie, jaki obserwujemy do tej pory.